Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Skorpio, to jest już 7 odcinek z Gothica 2 Noc Kruka. Okej, i tym zaczepistym porankiem zaczynamy rozgrywkę. No to tak, to teraz popracujemy dla bandytów. Ostatnio żeśmy pracowali dla jakiegoś pirata, co było naprawdę przynudzającym zadaniem, ale coś się zrobiło. Dlatego też dzięki temu, że znalazłem u Bospera i te srebra oraz zabiłem tego kolesia o imieniu Attila, mam teraz okazję popracować dla tych bandziorów, dlatego też dzisiaj popracujemy dla bandziorów. A potem, nie wiem, może popracuję dla tych czeladników, może czeladników mistrzów, dzięki czemu zostanę tym czeladnikiem. Ale do straży nie mam zamiaru dołączać i jeden widz, jakiś Enrux, polecił mi, żebym został magiem ognia. Nie wiedzieć czemu, ale może wykorzystam jego ofertę. Nie wiem, ofertę, propozycję bardziej niż ofertę, ale no ja chciałbym zostać najemnikiem na przykład, bo nie wiem, zgarnę za to dużo expa, nie wiem, nauczę się jakichś fajnych sztuczek, ale skoro jeden z widzów mi poleca, żebym został magiem, to czemu by nie, mogę spróbować, nie zaszkodzi mi. Coś tutaj szukałem kiedyś, nie, to tutaj nic nie ma, więc nie mam tu czego szukać właściwie. Powinna być inna muzyczka, ale nie wiem, nie wiem, dobra, nieważne, sobie teraz porozmawiam. Hej, z Cassią. Co się stanie, jak mnie złapią? Po prostu nie daj się złapać, dobra? No dobrze, dobrze. Jak mam dowieść swojej wartości? Ten uparty stary alchemik Konstantino ma piękny pierścień. Aha, i mam go ukraść. Nie jest mu potrzebny. Chcę, by przyozdobił moją dłoń. Może jeszcze wyjdziemy ślub. Chciałem powiedzieć, może jeszcze wyjdziemy razem na ślub, coś takiego. No to możesz mnie przeszkolić. A w czym nie możesz przeszkolić? Szkolenie w zakresie kradzieży kieszonkowej i zręczności będzie cię kosztować 100 sztuk złota każde. Co? Ty chyba sobie żartujesz. Czekaj, ile ja mam hajsu? Kurde, będę musiał wyciągnąć z kieszeni trochę złota. Ja chcę się nauczyć tych zdolności. Ale kradzież kieszonkowa, owszem, chcę się nauczyć. Hej, nie ma bata. Pewnie. Dobra. O, proszę. Chcę się nauczyć kradzieży kieszonkowej. Oto złoto. Możemy zacząć, jak tylko będziesz gotowy. A ja w ogóle mam punkty? O cholera. Kurde. Kurczę, czekaj. O Jezu. Się trochę zapędziłem. To ostro. A ten hey. Jesper. A, ten to gówno ma mi do powiedzenia, więc z pierwszej. Kurde, będę musiał sobie jakieś questy powykonywać. Nie wiem co, a Ramirez, a też mi ma gówno do powiedzenia, kurczę. Ja bym sobie wyszedł stąd i dla kogoś popracował, w ogóle mam jakieś zadanie. A tak, przecież dostałem zadanie od Cassii, o cholera, i widzicie? Od samego rana jestem trochę nieprzytomny. I dlaczego? Bo wstałem sobie dopiero, właściwie już pół godziny temu wstałem. O Jezu, dobra. Idziemy ukraść teraz ten pierścień alchemikowi Konstantinowi. Nigdy nie lubiłem tego typa, powiem wam szczerze. Stary pryk. Stracił czeladnik. O, miksturka. Miksturka, o, widzicie? Jeszcze mieczek zardzewiały, krótki. A ja w ogóle mam tyle tych... Nie, sprzedawałem te syfy. Ale i tak trzeba je sprzedać. Dobra, idziemy ukraść ten pierścień alchemikowi. Nie wiem, może dzisiaj będzie krótszy odcinek. Może dzisiaj dwa odcinki zrobię. Nie wiem.
Bo chciałbym dzisiaj jeszcze nagrać coś z Ghost Recona, no bo kilka osób się zgłosiło, a z tego to chyba dwie, trzy osoby do mnie napisało, że chciałbym z tobą coś nagrać, pograć i tak dalej, i tak dalej. Dobra, idziemy okraść teraz tego alchemika. Ale wiecie co, najlepiej jakbym to zrobił w nocy. Mam życie w niedobrych czasach. Tak, to by była chyba najlepsza metoda na to. Dlatego wiecie co? Ja się położę spać. Tylko nie wiem, u kogo mam się położyć spać. Albo mogę teraz nawet ukraść. Co mi stoi na przeszkodzie? Wystarczy, że przecież sobie... O tak. Nie, znowu Watras, on mnie będzie rozpraszał. Ciul. Pięknie. Profesjonalna kradzież. Kola się nawet nie zorientował. O, mogę sobie jeszcze nałożyć ten pierścień, ale niestety trzeba będzie go oddać. Szkoda. Dobra. Pięknie się skradasz, milordzie. Dobra, no i spieprzamy. Pewnie się nawet nie zorientuję, że coś mu wziąłem. A złoto zatrzymałem dla siebie. Powinienem tak jeszcze całe miasto okraść. Ale musiałbym sobie trochę wytrychów pokupować. Bo wiecie, to musi być taka profesjonalnie typowa kradzież. Jeżeli kurczę będę tak się guzdrał, łamał wytrychy, no to gówno będzie z tej kradzieży. Nie osiągnę nic, tylko dno największe. Dobra, płyń bezio, nie rób z siebie błazna nurkowego. Bo do tego nam nie potrzebni pływacy. Nie jesteś jakimś sportowcem, jesteś kurczę super bohaterem. Nie no, super jeszcze nie. Bohaterem jesteś, owszem. Czyś zabił pajączka śniącego. No bo śniący wyglądał jak pająk, kurde. Taki gigantyczny, 10-metrowy. Nie no, może z tymi 10 metrami przesadziłem, ale może tak z 5 metrów, 6. Mam już mniej więcej taki gigant typowy, który kurczę strzelał z kuli ognia, usypiał. Nie no, hardcore. Ale w tej części też będziemy mieli okazję spotkać śniącego. Tylko nie zdradzę pod jaką istotą właśnie, bo to też był śniący. Kurde, synek, żeś się trochę pogubił. Uważaj jak łazisz. Kasja, masz tu pierścionek. Mam pierścień Konstantina. Gratulacje, przeszedłeś inicjację. Wow. Teraz jesteś jednym z nas. Jak? Weź ten klucz. Otwiera drzwi do gospody. Nie będziesz musiał taplać się w wodzie za każdym razem. Co więcej, musisz wiedzieć, że mamy tajny znak. Ta? Charakterystyczne kiwnięcie głową. Właśnie tak. Kiedy będziesz z kimś rozmawiać i zrobisz takie ten znak, kiwnięcie, jasne kiwnięcie będzie, że jesteś głową, jednym z nas. Kiwnięcie. O Boże. Masz jak dla to mnie wyglądało? Jakąś robotę? Tak. Jest zestaw kielichów. 6. Aha. Król Robar zdobył je podczas jednej z kampanii, ale poświęcił wtedy wielu ludzi. Dlatego są nazywane krwawymi kielichami. Pojedynczo nie są zbyt cenne, ale razem są warte okrągłą sumę. O kurde. Gdzie znajdują się te kielichy? Należą do bogatych kupców w górnym mieście. Mhm. Przynieś mi je. Ja tymczasem postaram się znaleźć na nie kupca. Co za to dostanę? Połowę zysku, albo będziesz mógł wybrać z mojego łupu jakiś specjalny przedmiot. Podoba mi się. Dobra. No to wiecie co? W tym problem, że ja się nie dostanę do górnego miasta. Ale jak zwykle mogę wykorzystać taki fajny trik. Chyba już widzieliście przy strażniku miejskim, w którym chciałem ukraść ubrania i kiełbasy. Dzień dobry. Spójrz tylko na siebie. Gdzie byłeś, ha? Ja... Już wiem. Nie musisz nic mówić. Domyśliłam się wszystkiego. O kur... Nawet nie myśl o tym, żeby coś stąd ukraść, jasne? Nie możemy sobie pozwolić na żaden skandal. Ja pieprzę. Kobieto! Ja ci zaraz przywalę chyba. Jak tak możesz gadać? Cholera jasna. Dobra.
Wiecie co? Najlepiej będzie, jak się położę i w nocy zacznę kraść. W środku nocy zacznę kraść. Tak będzie najlepiej, dlatego się położymy. Dobra. I do północy. O kurde. Ostro, ostro się będzie robiło. I pokażę wam znowu ten trik, jak się dostać do górnego miasta bez przydzielonej rangi strażnika, czy to maga, czy to nie wiem co jeszcze, najemnika. Spokojnie, ja tu mam swoje sposoby. Dzień dobry, panie. Właściwie dobry wieczór, albo... No właściwie też dzień dobry, bo już jest noc. A noc to też jakby taki dzień. Dobra. Nie musisz mi tego. No to teraz patrzcie i uczcie się, jak powinno wchodzić do górnego miasta bez przydzielonej rangi. Przy okazji dowiecie się, jak ja to robię. Bo ja znam już ten trik od bardzo dawna. Trolololololo! Trolololololo! Ha, 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 ha! Macie kurcze przesrane. I widzicie, jestem w górnym mieście. Teraz mogę spokojnie okradać innych. A więc zaczynamy od budynków w górnym mieście. Nie wiem, postaram się, żeby odcinek trwał w miarę długo jednak. Dobra, i wiecie co? Nie będziemy ich okradać. Ja tylko szukam pucharków. Ja przeszedłem tylko po pucharki. Ja tylko po pucharki przyszedłem. To jest mój główny cel. Nie będziemy zbierać śmieci. Aczkolwiek pucharki mogę sobie zebrać. O, takie puchary. No, za nie mogę dostać niezłą sumę. Dobra, teraz trzeba ich okraść. Typowo. Więc muszę uważać. No ja już się boję. Kurde. Ło, udało się. 100 sztuk złota i pierwszy puchar pełen krwi. Ile jeszcze mamy wytrychów? Kurczę, trzeba będzie trochę wytrzasnąć. Ja chyba już wiem u kogo. Dobra, dziękuję za moje usługi. Czego tu szukasz? Nie, niczego. Chciałem po prostu pogadać. Mądra decyzja. Kurde, ja bym sobie kupił trochę tych wytrychów. Ja wam powiem, gdzie mogę sobie kupić. U tego jednego z mistrzów, który się nazywa ten, Torben. Tak. U niego sobie mogę kupić te wytrychy. Tylko tak na szybko pójdę. Wali mnie już. Gdzie ten kretno? Wstawaj, pobudka. A, nowa twarz. Nie jesteś z Korinis, prawda? Ta, nie jest. Czasy nie są dobre dla podróżników. Wszędzie bandyci, nie ma pracy, a teraz jeszcze chłopi się buntują. Jakie wiatry cię tu przywiały? Dobra, pituj się. Szukam pracy. No. Wiesz cokolwiek na temat stolarki? Jedyne, co potrafię zrobić z drewnem, to rozpalić ogień. A wiesz coś o ślusarce? No cóż... Wybacz, ale nie będę miał z ciebie pożytku, jeśli nic nie wiesz o moim rzemiośle. I nie mam pieniędzy, żeby zapłacić czeladnikowi. O, nie. Czekaj, co się... A więc wiesz sporo o ślusarstwie. Czymże byłaby piękna skrzynia bez dobrego zamka? Sam wyrabiam zamki. Dzięki temu mogę mieć pewność, że nie na darmo zrobiłem mocne skrzynie. Źle wykonany zamek można z łatwością zniszczyć. A w Korinis jest mnóstwo złodziei, szczególnie ostatnio. Ja też jestem złodziejem. Dawaj wytrychy. Możesz mi sprzedać parę wytrychów? Jeśli jakieś mi zostały. Dobra, szybciej. Dobra, wszystkie kupuję. No teraz spieprzaj. Okej, dobra, możemy iść z powrotem kraść te puchary. Co jest? Mamy wam już odpowiedni zapas tych wytrychów, więc spokojnie. Teraz tylko po prostu muszę się skupić i nie nawalać, bo już za dwa wytryszki sobie połamałem. I tak to robi złodziej, proszę bardzo. Kurde, nie podchodź do nich, stary, bezio, nie przesadzaj nawet. Dobra, szukamy dalej. Niech ten paladyn sobie nawet głowy nie zawraca.
O, tam jakiś pucharek sobie leży, ja sobie go wezmę. Ja tylko będę brał pucharki, bo one są warte dość. Złote puchary, miło. Dobra, tam są same pie... O, jakaś skrzyneczka. Warto ją przeszukać, gdyż może się coś tam ciekawego znaleźć. O! O, 100 sztuk złota. Złoto ja mogę wziąć, czemu by nie? Przyda się. Nie, tutaj są ludzie bogaci, dlatego trzeba ich ocyckać, że tak powiem. Do końca. O, jest. Będzie ciężko wykraść te wszystkie kielichy, mówię wam, ale postaram się. Jakiś świecznik widzę, tak, bo tak wyglądają świeczniki. Wszystko złote, kurde. Na co mi... O, talerzyk jeszcze wezmę, talerzyk. Takie tylko te najbardziej wartościowe rzeczy. O, i tutaj jeszcze pucharek. Nie szczekać mi tam, psy. Dobra. Widać, że nie macie pucharu, tylko ja sobie stąd znikam. Czego tutaj chcesz? Odejdź! Nie. Stara z rzędu, kurde. Już tak już powiem brzydko. Okej, okay, mamy kolejny zamek. Zamek. Co ja pieprzę? Zamek. Dobra. Kolejny dom, w którym będę miał okazję znaleźć... no wiecie co. Tutaj jest ten świecznik. Wszystko złoto. Teraz... Dżabę w tą tarczę mam. X. Nie, to nie. To nie tarcza. Myślałem, że w tą tarczę trzeba będzie kliknąć. Kliknąć. Tak mogłem, tak można to powiedzieć. Uznać. No może to lampka. Może to ta mini tarcza z dwoma mieczami. Nie. Kurde, to co? Coś tu trzeba będzie kliknąć. Dobra, ja sobie tu wezmę te talerze i puchary. O, dobrze. O to mi chodziło. O, tu jeszcze jakaś skrzynka jest. Chwileczkę. Tu się nigdzie nie ulotnie. O, proszę. I 50 sztuk złota. Zwróci mi się to kiedyś, na pewno. Tylko teraz trzeba w tą lampkę kliknąć. X. Dość specyficznie to wyglądało. Wykrzywiłem tą lampę, a tak nie wyglądało na to. Tylko ją dotknąłem. I to tyle. Tak naprawdę. Dobra. Coś nam się tu otworzyło. Jakaś mini krypta. A w tej krypcie to ja nie wiem, co tam będzie. Dobra, mamy tu kuferek. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Co? Ja mam klucza gdzieś wziąć, cholera. Teraz mi to mówisz, no gratuluję. O, jest. No i super. Skąd ja mam klucz wytrzasnąć? Powiedzcie mi, no skąd? To zarąbiście. To jestem chyba o jeden puchar. No, wynoś się! No! Stara zrzęda. Kurde, no mówiłem, że to są stare zrzędy. Ale tylko potrafię zrzędzić i zrzędzić na okrągło. A ja szukam przecież dalej tych, no... krwistych pucharków. A ja muszę wszystkie znaleźć. Taki jest właśnie dzisiaj cel mojej misji. Trochę będzie trwał, nie powiem, że to jakieś krótkie mega będzie. Ale no wiecie, chcę jakoś to urozmaicić. Okej, tu nic nie znalazłem, poza strzałami, mikstrą many i trochę złotem. O! Mieszek mogę wziąć.
przyda mi się. Te resztki złota też. Sztylet niech sobie zostanie. Dobra, ja stąd się ulatniam. Czego tu szukasz? No proszę, jednak można. What the fuck? Aha. Nie jesteś wcale taki głupi, na jakiego wyglądasz. Robotnicy mi jeszcze podskakują, no proszę was. Cholera, tu paladyni są. Ja pieprz, co ja tu robię? Są, że takie złota będzie mi kraść. Żeby, wiecie, się pięknie wzbogacić. Tu pewnie klucza trzeba będzie wziąć za daleko. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Pieczone. No to idziemy, no nic na to nie poradzę. Idziemy tam sobie teraz. Przez tamte drzwi. Paladynów nie budzimy nawet. Ale fajna by była interakcja, tak ukraść mi miecz. Nie, to by było epickie, powiem wam. Kurde, skup się. Wynoś się! Zabieraj łapy! O cholera. No to ja stąd spieprzam. Cholera! Nie! Wynoś się! Kurde, nie! Spieprzaj, spieprzaj! Spieprzaj, spieprzaj! Nie chcesz iść? Dobrze! O cholera! Spieprzam, spieprzam! Kurde, co ja żem się wpakował? O bogowie! O ja wale. Alarm! Spieprzam. Tak! Uciekaj najszybciej! Co ja robię? Co ja robię ze swoim życiem? Ja pieprzę. Stój! Dopóki jesteś oskarżony o kradzież, o, ja wale, nie możesz wejść do górnego miasta. Udaj się do Lorda André i z nim ustal całą sprawę. O ja pieprzę. Co ja ze sobą zrobiłem? O Boże, kradzież nieudana. Jaki kretyn wskoczył na lampę. Jaki kretyn, nie. Ja pieprzę. Nie, tak spieprzyć kradzież to ja jeszcze chyba w życiu nie widziałem. O kurde. Trzeba trochę wypić mikstur. Będzie jeszcze gorzej. O kurde. Tak zawalić tą kradzież, to ja jeszcze w życiu nie widziałem. Niczego nie już. Może sobie jeszcze kupię u tego torbę na te wytrychy. Jak ma. Jak ma oczywiście. O, co jest? Możesz mi sprzedać parę wytrychów? I... O, 5 wytrychów, dobra, to zakupuję. Ej, czekaj, czekaj, pohandluję z tobą. Sprzedam ci jakieś śmieci bezużyteczne. Czekaj, gdzie ja tu jeszcze mam takie... No tego to ja ci nie sprzedam. Masz tutaj, 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 tutaj też. Się wzbogacę trochę. O, już się wzbogaciłem właściwie. Perwę też sprzedam. To. Dobra. Wow. Nie no, trzeba to zapisać. Zrobię save. W ogóle ja nie mam takiej tendencji do zapisywania częstego, bo kurczę, jest fajnie, ale do czasu, kiedy naprawdę może mogę coś spieprzyć. I wali mnie to, że idę do Lorda André. Ja tam nie mam zamiaru chodzić. Sobie będę tutaj... O, proszę. Cheat. Tak działa cheat. Tak, znaczy to nie jest cheat, tylko bug, którego no wykorzystuję. Nie, ja się boję, że ten paladyn avar save zrobię. Awaryjny save. Bo się boję, że ten paladyn mnie znowu zaatakuje. Kurde. Ależem teraz sknocił to wszystko. Że tak się przekradnę. A jednak mi się nie wymkniesz. Kurde. Nie, on mi nie da spokoju. Alarm! No daj mi stary spokój, kurde, czy to takie... Alarm! No nie... Stój, śmieciu! Ha, masz pecha, paladynie. O,
typ mnie już przestał gonić. To może to sobie pokradniemy, byleby te ci strażnicy się nie dobijali. Bo to jest właśnie najgorsze. Mikstury Salandrilla. Kto? Kto to w ogóle jest Salandrilla? Ej, ty! Kurde. Strażnicy jeszcze obserwują. Ej, ty! Co ty tu robisz? Stary, ja chcę sobie tylko pokraść. Ten lamus się będzie cały czas na mnie lampił. Dobra, myślę, że zaraz nie będzie się jakoś jak typowo lampił. O, tam jest jakiś klucz. A nie, to kość szkieletu. X. Skrzydełko. Kość szkieletu. Nie widzę tu żadnego klucza. Dobra. Odskoczyłem sobie jakoś. Srebrny pucharek. Okradniemy cię spokojnie. Bez problemu. No, dzisiaj to jakoś nie zdobędę wszystkich pucharków, więc jakoś będzie trzeba to kontynuować w kolejnym odcinku. Ja jeszcze tak z kilka minut. Okej, no to odpalamy cudo. Cudaczne. Jak to słychać, kurde. Tamten to się nawet nie obudzi. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Nie, kolejny klucz, no proszę was. Przeginacie, no. Na co wam do cholery te klucze przeklęte? Nie no, super. O, jest. Koleś, ty zaraz spadniesz z łóżka. Poważnie ci mówię. Jak coś z tym nie zrobisz. No nic, ja wszystkich nie okradnę, póki nie zdobędę. Która już jest godzina? O, w mordę, czwarta. Ja pieprz. Co to ma być? Co ty tutaj robisz? Przepraszam, przepraszam. Już nie będę kradł. Cholera jasna. Co to ma być? Co ty tutaj robisz? Mogę se kraść. Wynoś się stąd! O, w mordę! No, wynoś się! Kurde. Zostaw mnie pan w spokoju i daj mi kraść spokojnie. Wynoś się stąd! No, wynoś się! Kurde. Nie no, nie pokradnę sobie, nie. No proszę, jednak można. Co to ma być? Wynoś się stąd! No, wynoś się! No, super. No to sobie... No to miałem naprawdę przyjemne łowy kradzieży. Nie no, zajebiście. Po prostu zajebiście. O, proszę, Bożenko. Nigdzie nie da się spokojnie kraść. Wszędzie tylko jakieś, kurcze, kłopoty mnie czekają. A może jeszcze raz tam spróbuję wbić do nich. Tym razem tak, wiecie. O szlak. Już się paladyni budzą. Nie. Chcę jeszcze jedną nockę. Ja się na to nie piszę. Nie zgadzam się na to. Czego diabła chcesz? Czego tu szukasz? Odej. O, dzięki za łoże. Prześpimy jeszcze jedną nockę. Czy? No przepraszam, no sorki. Już stąd idę. Chciałem jeszcze jedną nockę przespać. No, wynoś się! No proszę, jednak można. Dobra, to jeszcze jedną nockę nie prześpimy tego. Jakim cudem się oni budzą? Ej, to jest nienormalne. Oni powinni spać. A oni za ten czas się budzą. To jest jakieś popieprzone.
chcę was, kurczę, okraść. A jak znowu to zawalę, to po prostu nie wiem, co sobie zrobię. Teraz, jak to było? Skup się teraz, Bezi. Bezi, skup się. I nie nawal. Aha. Czyli tego w ogóle nie mogę otworzyć, bo nie mam klucza. O, ironio. A ja tylko marnuję wytrychy. O, tam jest jakiś guziczek. Guziczek tam jest jakiś. Sobie kliknę w niego. Coś się otworzyło. Ale to pewnie nie tutaj. Jak zakładam. Tylko stąd spieprzam. Tak, to nie tutaj. No, wynocha! No, spokojnie, kurde. Czy nie może być choć raz spokojnie? To zawsze się musicie, nie wiem, burzyć. Ej, ty! Co ty tu robisz? Serio? Coś ci otworzyło? Mnie się nie wydaje. A jak tak, to gdzie się to otworzyło? No, wynoś się! Gdzie to się otworzyło? Geta, what the fuck? Gdzieś to się... ten paladyn coś mi tu nie chce spać. Pewnie wyczuł... zagrożenie. Albo nie wiem co. Coś, co na pewno... No... A, to się wysunęło. Coś tam widzę. Coś się wysunęło. Jakiś zwój. Co? Zwój, nie pamięć. Aha. No to fajnie. Tylko co mi to dało? Co mi to do cholery dało? Teraz nie mogę, kurczę, otwierać kufra. Ile ja mam w ogóle tych wytrychów? No tak prosto i nie dało się lepiej? O kurde, no. No i teraz super mi to poszło. Teraz idziemy... Jakiś był klucz do kufra. Do kufra. Niewielki, myślę, że klucz z siedziby paladynów. Dobra. Teraz trzeba okraść. Tylko ten paladyn mi tu nie chce spać. Cóż to za paladyn? No, zwykły rycerz. Wynoś się stąd. Wynoś! No! Wynoś się! Chcę was okraść, ale widać, że mi to chcecie po prostu zwyczajnie utrudnić. Na co wam gratuluję. O, teraz wszyscy poszli spać. I to mi się podoba. Super. Good. Teraz trzeba wziąć to i ukraść. Nieważne. Idziemy dalej kraść. Nie. Co? Tu nie ma pucharu? No wy... Was ja chyba uduszę zaraz. Ten sobie spał w powietrzu. No! Wynoś się! No super, normalnie zarąbiście. Nie, dzisiaj odcinek będzie dłuższy. A za to może jutro nawet gotika nie będzie, bo chciałbym co innego wrzucić. Ale nie, no to było pro. To było totalne pro. Co ja żem tam zrobił, to po prostu no... Właściwie ten paladyn, który sobie spał w słodko w powietrzu. A to jest przecież nienormalne. Jakby sobie po prostu lewitował. Albo to jest zwyczajny bóg.
Bo to też tak można powiedzieć, to jest jakiś bóg gry. Chcę w końcu jakiś kolejny puchar z krwią. Ale widać, że... O, tu jakaś tarcza, tak nietypowo sobie leży. Gdzie to się otworzyło? Gdzie to się otworzyło? Pewnie na dole. Jak mnie mam. Dlatego ja tam sobie idę na dół. Coś się na dole otworzyło. Czyli jednak ci bogaci mają coś interesującego. Te krwiste puchary. Pójdę sobie jeszcze zebrać jeszcze jeden puchar. Ja wiem nawet gdzie i bez problemu mógłbym go ukraść. I zakończymy odcinek. I w następnym odcinku zbierzemy kolejne trzy krwiste puchary. Czy gdzieś... O, tutaj się gdzieś to otworzyło, bo widzę. Tylko pewnie klucza mi będzie brakowało. Pewnie. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Kurde, tak to jestem z jednym pucharem. Aj, no nie fajnie, nie fajnie. Bardzo nie fajnie. Oni sobie siedzą, kurde, zadowoleni z życia. O Boże, Boże, Boże. Jeszcze chciałbym okraść ich tam rejon. Nie no, dzisiaj odcinek będzie dłuższy. 40 minut, no po prostu nie pogardzę, no bo kurczę. No fajnie się dzieje, wszystko. Ej! No, wynoś się! Nie, ci strażnicy mi zwyczajnie utrudniają. Chwila. Czy mi dasz kurczę w spokoju kraść? Nie, pewnie nie. Cholera. O, tak możemy się jeszcze przegrać. Jak inaczej nie możemy. I on to pewnie tego nie zobaczy. No, nie zobaczysz. Pięknie. Hech. Wynoś się stąd! Da! No, wynoś się! Daj mi kraść. No, proszę, jednak można. No, jeszcze ich obudziłem. Nie no, jest epicko. Nieważne, nieważne. Nie zwracajmy na siebie zbytnio dużej uwagi. Nie, ten koleś nie przestanie na mnie lampić. To jest pewne. Dobra. Teraz sobie chcę spokojnie kraść. A jak mówię, że chcę sobie spokojnie kraść, to mówię... Co to ma być? Co ty tutaj robisz? Nie, nie odpuszczą. Co to ma być? Co ty tutaj robisz? Nie odpuszczą mi. Wynoś się stąd! No, wynoś się! Nie. Kurda! Dajcie mi coś... No proszę, jednak ukraść. Można. To tak trudno zrozumieć. Wynoś się stąd! Nie, no, wy chyba się. Chcecie mnie zmusić do... Co to ma być? Co ty tutaj robisz? Nie, to tutaj się nie da kraść. Poważnie wam to mówię. Tutaj są sami strażnicy, którzy... strzegą tego bardzo, bardzo, bardzo dokładnie. Mogę? Mogę teraz ukraść coś? Ej ty! Co ty tu robisz? Wynoś się stąd! No, wynoś się! A? Hech, widzicie? Rozproszyłem tych dwóch bałwanów. Co mi dało szansę... O, tu widzę klucz, co mi dało szansę wbić tutaj. Teraz muszę jakoś ten kluczyk wziąć. Okej. Okej, teraz trzeba po prostu tam wbić i otworzyć. Tam pewnie będzie kolejny krwisty pucharek. A jak tam będzie, to jeszcze pójdę po jeden, a ja nawet wiem gdzie. W porcie. Pięknie, kolejny puchar pełen krwi. Dziękuję, dobranoc, koniec imprezy.
No, wynoś się. No pewnie już się wyniosłem. Idę jeszcze teraz po jeden pucharek. Nie no, odcinek będzie trwał około 40 minut. Dzisiaj nie pogardzę naprawdę, bo odcinek jest naprawdę ciekawy, interesujący i w ogóle. Dlatego dzisiaj tak wyjątkowo ten paladyn pewnie już się na mnie nie będzie rzucał. No i dobrze. Bo jakby się rzucił na mnie, to ja bym mi tak spieprzył. Bo ostatnio przecież też mi spieprzyłem. Hach, hach, hach. Ale wy jesteście frajerki. Może jeszcze zaniosę tej Cassie 3 pucharki. Czemu by nie? I tam zakończyłbym odcinek. Definitywnie. Dobra, przeskoczę sobie. Zresztą muszę 3 puchary ukraść, a ja nie mam kompletnie pojęcia gdzie. Wiem tylko, że górne miasto. I to tyle. Złoty pucharek. Tam jeszcze jest talerz. Ja takie drobiazgi biorę. Się naprawdę mogą sprzedać dobrze. Dobra. I tam będzie trzeci puchar krwi. Jest. Dobrze. Idziemy zanieść teraz te rary taski. Pięknie. No nie, przecież ja mogę przez gospodę iść. Jest bliżej. Dobra. Nie, naprawdę dzisiaj odcinek będzie dłuższy. A za to jutro postaram się, żeby nie było gotika, ponieważ chciałbym rzucić Saints Row'a. Nie wiem co tam jeszcze, Battlefielda 3, bo mam jeszcze jeden odcinek, który pewnie już jest wystawiony u Camilexa i Ekstazego, bo oni już wstawili dawno te odcinki, to ja bym jeszcze też wstawił. Stary, zagalopowałeś mi się tutaj, to dość ostro. Kurczę, za chwilę mi zabraknie pamięci na dysku, bo kurczę, jak nagrywam 60 fps, to naprawdę zżera mi to sporo giga, więc dlatego szybko trzeba to zrobić i zakończyć ten długi odcinek, ale jutro postaram się, żeby nie było gotika, pod takim warunkiem, bo za długo to było, za długi odcinek. Jeżeli chodzi o te krwawe kielichy... Mogę sprzedać te kielichy w komplecie. Przynieś mi wszystkie 6. Nie, stara, wiesz co, wkurzyłaś mnie. Dlatego dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego kolejnego, fajnego, epickiego, długiego odcinka. Myślę, że wam się spodobał. Nie zapomnijcie ocenić, skomentować. I ja się tutaj z wami już żegnam. Z tej strony był Skorpio. Trzymajcie się, na razicho, a niech Bezio czyta książki. Na razie!